Cześć wam, dzisiaj jest Wiz Wizualnie, ta gra nazywa się Oldboy, właściwie to jest demo Oldboya. I to jest gra, którą ja chcę kochać. Ta gra ma mi się podobać. Od kiedy się dowiedziałem, że ta gra w ogóle powstaje, że ta gra istnieje, sorry, kot nie mówię, się może spać dalej. To jestem na swym... Znacie to, czasem widzicie jakieś zmianki na temat gry, spojrzycie, grafika, stylizacja, muzyka, nie wiem, cokolwiek co do was dotrze, ja mam tak często z Zeldą, nie wiem, tego typu grami, zobaczycie to i stwierdzacie, ta gra ma mi się podobać. Ona wyjdzie i ona będzie mi się podobała. I czasem się mylę, tak jak na przykład w Stories The Path of Destiny, gdzie grałem Lisem, to nie była zła gra. Ale to absolutnie nie było to, czego oczekiwałem i daleko tej grze było do moich oczekiwań, czyli mój hype przerósł możliwości tej gry. Mam nadzieję, że takiego czegoś nie będzie z tą grą. Nie za wiele o niej wiem, poza tym, że jest pixel art, śliczny pixel art. Gramy sowo-chłopcem. Bardziej fajne mogłoby być tylko liso chłopiec albo liso dziewczynka. Z tym, że mam kumpelę, która jest mega fanką sów, pozdrawiam Ast. I sowy też jakby są mi bliskie i lubię sowy i w ogóle są ekstra, więc możemy wejść zobaczyć, co ta gra nam daje. Jedyne, co mi się coś kojarzy, że to ma jakieś elementy strategii. Może się mylę, może pomyliłem to z inną grą, ale tak. Mogę korzystać z pada. Mogę latać gałką. Otwierać skrzydła, okej. Okay. Gałką skaczę normalnie. Aha. Nie mogę wylądować tak o sobie, muszę stanąć, tak? Dobra. Okej. Okay. Alright, Otus, let's keep going upward from here. Czyli zwiemy się Otus. Dobra. The old temple entrance shouldn't be far. Wejście do świątyni sów nie może być daleko. Nie przejmuj się, będziesz wiedział, kiedy je zobaczysz. Dobra. To podskakuję, tym też mogę poskakiwać. Aha, też mogę. Czyli mogę i gałką poskakiwać i otwierać skrzydła, bo jak pociągnę wyżej, to otworzy skrzydła. I klawiszem. Okej, fajnie. Tu mam jakiś atak. Tu i tu nie mogę. Nie, wow! Aha, teleportowałem gościa do siebie. Ło, ale fajnie. O co chodzi? RT gra. Okej. O, na tym się będzie mi znacznie łatwiej grał na klawiaturze niż na padzie. Sorry, malejkum, ale takie życie. Nie przepadam. Czy ja mogę przeczytać, co tu pisze? Interact. Press left mouse button while on the ground to perform a spin attack. It will knock back enemies. Czyli jeżeli nacisnę lewy klawisz myszy, stojąc na gruncie, to wykonam standardowy atak, czyli to. Nie, ja chcę grabnąć gościa. Mogę zrobić graba? A zrobię to inaczej. O, tam była jeszcze jedna do przeczytania, więc może tu zostawmy gościa i przeczytajmy to. Move your mouse to aim, ruszaj myszką by celować, użyj lewego przycisku by strzelać. Czyli tak samo z tym, że inaczej. A tu? Naciśnij R, żeby teleportować do siebie swojego strzelca. A, czyli to jest mój strzelec. Dobra. To jest fachowa nazwa w takim razie. No dawaj. Wow. Serio? Nic fajnego nie zostawił? Dammit. Wow, czy ja właśnie go zostawiłem przez przypadek? Dobra. Ja tą grę może pokocham, ale ja ją pokocham na klawiaturze. Nie lubię grać w dwugałkowe shootery na padzie i dwugałkach. Nie przemawia to do mnie. Nie wiem, dlaczego ludzie się tym tak podniecają. To pad został wymyślony do platformówek i na tym skończmy. Tak samo jak ludzie, którzy grają w shootery, nie wiem, first person shootery w stylu Duke Nukem, czy tam, nie wiem, Overwatch. To mi trochę zajęło! Grają na padzie i w tym momencie jest takie moje... Ale czemu? Ale czemu się tak krzywdzicie? Why? A!
Igo! Igo! Ale to jest niewygodne. Obie te rzeczy. Złapmy Sowela. Znaczy, złapmy Sowelem gościa. Okej, okay, tu mamy jakieś fajne cuda. No. Nawet się udało. Czy on tu coś ma fajnego? Nie, myślałem, że to jest skrzynka do wzięcia. Za dużo memo. Za dużo memo. O, latające skrzynki. Tak, latające komputery. O, o, animację odpaliłem przez przypadek. Okej, okay, dobra, tam jest świątynia słów. Powyżej chmur. Dobra. Wiesz? Jeżeli aktywujesz maszynę wiatru, to może zatrzymać piratów całkiem. Okej, okay, piracie w takim razie. Możemy zostać bohaterami. Dobra. A poza tym te chmury sprawiają, że mam ciarki. Powinniśmy się pośpieszyć. Dobra, zanim polecimy dalej, to ja chcę się dowiedzieć, co tu jeszcze jest. Mogę takim rzucić? Serio? Naciśnij Enter, albo otworzysz inventory, możesz przeglądać przedmioty Gunnera. O! O! Mogę przeglądać przedmioty Gunnera. Mam tu Gunnera, a tu są jego przedmioty. Masz jakieś ziółka. Ten zwiększa moją obronę. A to... A tak, użyjmy tego. Aha, to jest tymczasowe. Okej, okay, fajnie. Geronimo, tu nic fajnego innego nie ma. Dobra, weźmy po naszego czopka. Jakby się strzelało o czymś innym. A może mogę strzelać czymś innym? Nie mogę strzelać czymś innym. A nie, mogę. Okej, okay, to teraz to ma więcej sensu. Teraz to może być nawet relatywnie wygodne. Okej, okay, te macki nie przerażają, są uchyzdne. Świątynia słów. Jaka grafaka ma, to jest śliczne! Znajdźmy maszynę wiatrów, Otusie. Spójrz... się coś tam poprzesuwało, okej. Okay. Może ta maszyna może być gdziekolwiek, rozumiem. To jest ryba w cylindrze i z wąsem. Okej, okay, skoro to jest ryba w cylindrze i z wąsem. Nie. Tu są jakieś kolce, ale my sobie z nim poradzimy. Pan jakiś tam, nie wiem, zły słów będzie. Nie będzie nam pan zły słów robił pół. Nie! Boom! To było nice. Nie wiem, gdzie lecę, lecę na ślepo przed siebie. To i tak jest tylko demo. Gra jest nie, za sporo jest, gra jest... Chyba jeszcze nawet nie jest we wczesnym dostępie. Chyba jej jeszcze nie można mieć, w sensie mieć. Woo! Chodź tu. Okej. Sobia świątynia. No to o tym już rozmawialiśmy. Tu już dostałem baty. Pójdźmy teraz w drugą stronę. Zobaczymy, co będzie z drugiej strony. Może się okaże, że co nie ma nic i musimy wrócić tu, gdzie byliśmy przed chwilą. Góra sobie świątyni. I w prawo. Jak się tym celuje? Z
ten bez garnięcia kamulcem w łeb. Ale... Nie, nie, nie! Aha, grawitacja, chłopie! Dosłownie jest. To było fajne. A, czyli na przykład mogą robić takie puzzle, że trzeba trafić we włącznik i trzeba tak odbić to od potwora, żeby pach, poleciało w ten włącznik. To może być ciężkie, jeżeli to twórcy odpowiednio wykorzystają. Dobra, zostawmy gościa na chwilę. To lecimy o mokrych piórach w takim razie. Czy ta chmura... Czy nie jest wszystko w porządku? Okej. Tu musimy coś... Dobre. Fajny puzzle. Wymyłem go, bo śmierdział. Rozumiem, że tu mogę do tego przejść z drugiej strony, tak? Nie, 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 z tymi panami więcej się nie bawimy. Nie podoba mi się, co robimy tutaj. Nie, idziemy stąd. Lecimy. Fru, fru, fru. Tak. Kota reaguje na fru, fru, fru. I w górę. I w górę. Co będziesz skrzydełka? O! Tyle było latania, tak? O, klasyczna platformówka, okej. Okay. To mi się podoba bardziej, lubię taki. Jak się zbliżę, to się może nie będę zbliżał. Co zrobiłem? Przed chwilą było. A, w ten sposób. Dobra, atakiem się to robi. No, kto by pomyślał, że jest to traktowane jako atak? Z tym, że... Fail tu, fail tam. Widzę. Nie będzie aż tak prosto. Zbyt proste. A trzeba by sterowanie ogarnąć.
lata, tylko tutaj. No coś jest, ale nie wiem co. O, na dole. Lecimy wyżej, tu mamy jakieś dymki. What the heck? A czy ja mogę na przykład złapać chmurę? No złapać to ją mogę, ale nic mi to nie daje. Powinienem ją tutaj czmychnąć jakoś do góry. Na wszystko, tak? Czy ja tu mogę? Nie, ale mogę na to zrzucić bombę i zobaczyć, jak to będzie działało. Geronimo! Zagadka nie do rozwiązania. Jak to może być? Jak to może działać? A jakbym tu puścił bombę na to, to wygląda jak wulkan trochę. Masakra! Nie zauważyłem, że to się da chwycić. Przypadek. Nie sądzę. Nie! Whatever. Rzucam tym swoim żołnierzem. Wahoo! A to może to są te elementy taktyczne, że mój żołnierz... Nie wiem, jakby było więcej do wyboru. Mieliby różne zdolności wtedy. A co tu jest? To bym się niby dostać tutaj, ale ja widzę, że tu jest jakiś bonus czekający na mnie. Bonusy. Może nie bonus? Może frajerstwo. Jej, Geronimo. Nie! Okej. Pum. Wiatr, nie przejmować się. Nie oglądać się za siebie. Oni są źli. Nie mają problem ze złością. Fajna koncepcja jest tego, to jest taki puzzle trochę, ale wiecie, więcej ten, poruszania się różnego dziwnego. Gnomy, nie ruszaj, nie rusz mięśniem. Tak, właśnie koci mięsień pobiegł. Są ostro zabójcze, musieliśmy się natknąć na ich legowisko. Gnomy mają bardzo słaby wzrok, ale mają świetny słuch. Słyszą cię, gdy fapiesz.
Machasz skrzydłami na mile stąd. Nawet nie próbuj latać. Okej. Pozostań poza widokiem, poza zasięgiem. Spróbuj się wspiąć na górę. Jeżeli zostaniesz zauważony, biegnij, żeby przeżyć. Nie przejmuj się mną, ja potrafię się teleportować gdziekolwiek jesteś. Okej. Nie wiem, od kiedy gnomy są mega zabójcze, ale dobra. Skrzydła! Seriously? Okej. Przejmijmy ten dialog i spróbuję przez to przejść, bo to jest hardcore. Był jeszcze gnomy. Kota chce robić za wsparcie przeciwko gnomom. A teraz mnie gilgocze w nóżkę. Znaczy, swoją nóżką mnie w nogę. O, bo ja nie mam nóżek, ja mam girasy. Żeby się człowiek bał na starość gnomów. Chciałbym powiedzieć gnoli. Ale gnoczy to bym zjadł, jak już jesteśmy w temacie. Dobra. Tuptaj tymi swoimi małymi nóżkami, tuptaj. Ostro było. Dobra. Teraz możemy sobie spokojnie latać. Legowiska mamy już za sobą. Piracki statek. Pirat. Czy taki robopirat? I say, how does it look in there? Mówię, jak tam wygląda. Znak zapytania, ale dobra. Co to są za monstra? A jak myślisz, jak wygląda? Ostatnie uderzenie złamało lewą... Aha, zostawiło ją złamaną w pół. Znaczy ją oznacza się pewnie statek. A że krwawi zębatkami na lewo i prawo? A, tak to już zawsze. Biedactwo. Nie została skonstruowana na taki rodzaj terenu. Co za nonsens opętał kapitana, że próbował przelecieć przez te zabójcze pułapki. Odpuść sobie, mam ważniejsze rzeczy do martwienia się, na przykład jak się stąd wydostać? Zakładam, że maszyna do lewitacji nie działa. Całkowicie rozwalona i jedyne co wciąż działa to jest działko numer 4. Że będziemy musieli stąd się wydostać bez tego szkodnika agawka. Jest już za późno na to nagrywanie. Aha, że miej trochę respektu dla swojego zwierza i nazywaj June jej właściwym imieniem. Aha, że może tylko jednego gościa. Z jednym gościem lecieć w tym samym momencie. Zakładam, że to jest inna jakaś sowia babka. I zaraz ruszy wątek miłosny. Więc co chcesz, żebyśmy zrobili? Mamy rzucać monetą? Mamy towarzystwo. Otóż to mamy. Zastanawiające.
że te ruiny, znaczy na pewno te ruiny są niezamieszkałe. Ten dzieciak nosi autentyczny cloak, to będzie, jak to się nazywa, cloak, kapturek, może być kapturek sowy. Moglibyśmy tego użyć, żeby naprawić, czy tam bust this joint, nie wiem co to znaczy, nie wiem, do life. Powiedziałbym, że to jest genialny pomysł. Przepraszam, młody panie. Musimy cię pozbawić twojego kubraczka. Panie piracie? Nie! Zrobisz mi krzywdę! A! To boli! Przegrałem. Dobra, proszę państwa, ta gra zapowiada się cudnie. Można by w to pyknąć, bo jest naprawdę, naprawdę fajne na serię. Nie wiem, czy nie będzie za trudne dla mnie z moimi możliwościami, ale jak się przerzucę na klawiaturę, będę mógł celować przeciwników, to wtedy to będzie to. Ja mogę na przykład tak. Muszę odpiąć pada zapewne, żeby to działało odpowiednio i prawidłowo. Tak czy siak, ja wam dziękuję za uwagę. Ta gra nazywa się Oldboy, polecam jak najbardziej. Niedługo będzie dostępna na Steamie i na GOG-u i na kilku innych platformach, więc będzie można w nią pyknąć. Może to być bardzo fajne. Dziękuję wam za uwagę i hej! No. Kota mi śpi na nodze, troszkę trudno mi się rusza, ale spoko. Jak to ogarnąć? Czyli jakbym teraz wypił pada, to czy mi się nagle ożywi myszka, czy nie? O, jest. Tylko nie pamiętam, jakie klawisze to były. Teraz to będzie problem. Ale myszka jest znacznie bardziej precyzyjna, jeżeli chodzi o celowanie, więc... Nie będę ukrywał, że... Tak. Że... Nie, przez parę, tylko spadło się na to, okej, dobra. Dziwne. Au. Bo tutaj muszę trafiać w niego, a on ma trafiać we mnie, a nie w to latające coś. Ale dobra. Teraz zakładam. Au! Mister Pirato! Aaaa! Coś mi nie idzie to! Come on. Dobra, damy radę. Przeklikamy, ostatnie podejście i jak nie, to idziemy spać. Jest już późna godzina, nie wiem, pierwsza w nocy albo coś. Która jest właściwie? Pierwsza w nocy albo coś. Dokładnie, prawie dokładnie. Muszę właściwie na to.
Dobra, ruszamy, ruszamy, ruszamy. No, mogę, mogę już. Ty drydziasty tamteges. Dałem się troszkę sklepać bez sensu, więc to już jest przegrana walka, a myślałem, że będzie do trzech. Czeka za sztuka. Damy radę, damy radę! Kopa, dwa skoczy w nogę, to damy radę. BUM! Idziecie na dno! Znaczy, jesteście na dno. Nie jestem pewien, jak tak. Działko się całkiem zacięło. Nie do naprawy. I skończyły nam się opcje. I w takich chwilach jak ta należy się przyznać do porażki. A, nie przyznam się do porażki? Nie tak robią piraci. Zaczynam się zastanawiać, czy w ogóle, nie wiem, podążamy za kodeksem piratów. Kapitan Molstorm sprawił, że tu utknęliśmy i jeszcze musi po nas wrócić. A jesteśmy dumną częścią jego załogi. Jesteśmy częścią jego dumnej załogi. Czy pionkami w jego bezwzględnym planie. Jak śmiesz obwiniać naszego kapitana? Prawdziwa załoga piracka by się nie pozostawiała nawzajem. Znalazłbym większą dumę, pływając po, nie wiem, chmurach, wiatrach samemu, niż z tą bandą żołdaków bez zasad. Zapłacisz za tą zdradę. Traitor! Strażnik tych ruin zmieli twe kości na proch. Okej. Okay. Kawk! Chodź no tu. Aha, aha. Okej. Okay. Czyśmy dopiero teraz się dorobili drugiego przydupasa? Całkiem honorowa walka, bla bla. Możesz być wystarczająco brave, to jest odważny, żeby po... Brave. Aha, że jesteś w stanie pokonać, dobra, Brave w tym kontekście, strażnika tego miejsca. Nie ma powodu, żebyś tutaj czekał, wyciągnę cię stąd. Okej. Okay. Dobra, nie, no jak to lubi, spoko, spoko. Czy ja mam teraz na przykład różnych gości do wyboru? Jak się tutaj robiło? Jednego, pozostałych jeszcze nie mam, ale zapewne będę mógł sobie zaraz dodać. Fajnie będzie.